Jeżeli bym miał jedno ćwiczenie wybrać na plecy, to było to wiosłowanie. Sebastian Kot nagrał wideo o OHP dzień wcześniej niż ja nagrałem i opublikował je dzień wcześniej niż ja. I mój plan był, żeby nagrać następne wideo o wiosłowaniu. Się okazuje, że Sebastian Kot zrobił następne wideo o wiosłowaniu. Więc zbieg okoliczności? A może jakaś telepatia? Pozdrawiam Sebastiana. Postaram się nagrać dokładnie to samo, co on. Nie dokładnie to samo. Zrobimy sobie o wiosłowaniu dzisiaj. I od czego trzeba zacząć? Podstawa wszelkiego wiosłowania to jest dla mnie sztanga. I od tego bym zaczął. Podstawa to chwycić dobrze sztangę. Jeżeli chwycimy to w złej szerokości, to możemy się spodziewać tylko złego wiosłowania. Jeżeli widzieliście ludzi, którzy chwytają to niesymetrycznie, to widzieliście też, że później niesymetrycznie coś im wychodzi. Niestety w wiosłowaniu też ludzie aż tak symetrycznie nie biorą tej sztangi. Ja proponuję to samo, co w wyciskaniu, czyli obczaić kilka różnych chwytów. Tutaj jest granica rodełkowania. Ona zazwyczaj ma 43 cm. To jest sztanga akurat do martwego ciągu. Mimo, że jest sztanga do martwego ciągu, to jednak świetnie się nadaje do wiosłowania. I teraz możemy sobie przyjąć jako taki chwyt podstawowy to, czyli równo z granicą rodełkowania. Następnie pół kciuka. Pół kciuka to jest mniej więcej dwa palce od granicy rodełkowania. Następnie ja tu sobie paznokieć przykładam i tak objeżdżam, żeby precyzyjnie zrobić. I tutaj mamy, powiedzmy, te cztery palce. Tak? Następny chwyt, mały paluszek na pierścieniu. Wszelkie szersze chwyty można zrobić, ale raczej działałyby tutaj na niewielką liczbę osób. To oczywiście można coś takiego zrobić. Teraz nie wszystkie te chwyty mają taki sam ciężar. Możliwości ciężarowe są większe przy tych węższych chwytach. Szersze chwyty można sobie wyrobić na silniejsze przy wyciskaniu leżąc. Tutaj jest troszeczkę odwrotnie, jednak nadal niektóre osoby mogą wybrać szeroki chwyt jako jakąś taką dopełnienie, albo być może dla nich to jest najlepsza, możliwe, jedyna dobra opcja. Scott Big Mike bardzo właśnie lubi szerokie chwyty, bo dobrze czuje najszerszy. Z kolei przy węższych może za bardzo łapą już ciągnie, prawda? Czyli jeżeli masz taką dominację ramion nad najszerszym, jak właśnie Big Mike ma, wtedy chwytaj ogólnie szerzej. A jeżeli masz dominujące plecy nad ramionami, możesz chwytać dość wąsko. Ja sobie robię taki teścik, że chwytam sobie, powiedzmy, te szeroko, taki prawie że snatch grip, i robię wiosłowanie bardzo powoli. Tak raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Albo sobie przytrzymam taką pauzę. Prawda? I po co mi ta pauza? Ta pauza jest po to, że w czasie, gdy zatrzymam sztangę, możesz sobie dobrze wyczuć, co jest grane, tak? Dobrze wyczujesz, czy bardziej w łokciu coś czujesz, czy w barku, czy w plecach, czy w dolnym grzbiecie, czy w najszerszym, czy w tylnym barku, czy w zginaczach ramion. Wyczujesz to wtedy o wiele lepiej, kiedy zapauzujesz na te kilka sekund. Więc pauza, dla mnie pauza jest najlepszym wyznacznikiem chwytu. Zróbcie sobie nawet taki test, weźcie jakieś sztangielki, przytrzymajcie sobie na bicepsy. Nawet nieduże sztangielki, będziecie czuć bardzo dobrze biceps. Ja ogólnie często hejtuję ludzi, którzy chcą czuć mięśnie w czasie ćwiczeń. Tak, w czasie ćwiczeń tak, ale w czasie testów nie. Czyli w czasie rozgrzewek ja chcę czuć, który mięsień jest bardziej zaangażowany, który mniej. Chyba że ktoś nie potrafi nic wyczuć, ale każdy potrafi coś wyczuć, kiedy zapauzuje. Jeżeli z kolei w
wczuwamy się w mięsie w czasie już takich maksymalnych, brutalnych serii, to one nie są po prostu brutalne. One nie są takie dostatecznie intensywne, żeby mówić jeszcze o tym, żeście się wczuwać to. Bo możesz po prostu tak się zaangażować w serię, że przestaniesz wszystko czuć. Albo tak czuć mocno, tak się zaangażować w czucie, że przestaniesz brutalnie napierdalać. Więc jeszcze raz, robię sobie test na czymś takim, dociągam sztangę. Następnie robię sobie test na małym palcu, na pierścieniu. I sobie takie powolne ruchy na początku robię. I sobie tak przytrzymam. I sobie wyczuwam mniej więcej, z czym to się je. Biorę sobie węższy chwyt. Robię dokładnie to samo. O, i tutaj dosłownie poczułem aż skurcz w najszerszych. W poprzednich chwytach szerszych czułem tak jakby obszar, no jakby to określić, coś pomiędzy najszerszym a tylnym naramiennym. Tutaj dosłownie po bokach, aż do samego dołu najszerszego, poczułem taki przeszywający skurcz. Mieliście kiedyś skurcz w łydce czy w innym mięśniu. Coś adekwatnego do tego przeszywającego skurczu, tylko że oczywiście nie aż tak intensywny. Teraz chwycę na pół kciuka. I sobie robię powoli. I jeszcze pauza. Tak jak na cały kciuk czułem optymalnie, najszerszy. Na tym chwycie poczułem też dość mocne spięcie, relatywnie mocne, bo to jest 70 kg, relatywnie mocne spięcie w mięśniu ramienno-promieniowym. Nie chciałbym tutaj powiedzieć, że mięsień ramienno-promieniowy jest zły. Jednak, jeżeli mięsień ramienno-promieniowy czuje, powiedzmy, nieco mocniej napięty, bardziej ten skurcz czuje przy pauzie, niż plecy, niż najszersze, a czułem dobrze najszersze, to jednak wolę ten kciuk na... Ta cała odległość kciuka będzie na pewno lepszym wyborem dla mnie w tej chwili. Dobra, zostały jeszcze podchwyty. Bo co jeżeli... nic wam nie wchodzi tutaj. No, znam ludzi, którzy bardzo szerokie chwyty lepiej służą, albo bardzo wąskie. Tym razem chciałbym pokazać coś, co jest troszkę hejtowane przez ludzi, prawda? To tak samo jak małpi chwyt. Patryk uważa, że cała fala wypadków śmiertelnych nastąpiła po tym, jak na KFD poleciłem małpi chwyt wypróbować. Tak samo teraz poleci pewnie fala hejtu od troli z pewnego kanału. Ale zademonstruję to, w co wierzę, czyli podchwyt. Oczywiście przypominam, żeby nie było, że ja nie wiem, Dorian Yates zerwał biceps na wiosłowaniu podchwytem. Tylko czy zerwanie bicepsa to jest coś, co na pewno będziesz miał? Raczej nie. A szczególnie nie, jeżeli będziesz to robił sobie rekreacyjnie raz na jakiś czas, a nie z taką intensywnością jak Dorian, gdzie on po prostu przeginał z tą intensywnością. Najpierw sobie szeroki chwyt określałbym na mały palec na pierścieniu. I teraz sobie tak chwycę dwie ręce. Dociągam. Powolutku. Przytrzymuję. No i powiedzmy, że czułem dość dobrze. Wszędzie równo rozłożone ta praza jest. Bardziej górna część, tak trochę jakby łopatki, tylne ramienne. Najszerszy jednak, no powiedzmy górna część najszerszych. Ta taka trochę pod łopatkami, nie ta taka zewnętrzna. Ale to nic złego, bo najszerszy nie ma po prostu mieć tylko szerokości, on powinien mieć też grubość. Teraz następny chwyt, jaki zastosuję, to palec wskazujący. No i tutaj
tak jak miałem właśnie wrażenia piękne przy nachwycie na kciuk, teraz pod chwytem na palcu wskazującym jeszcze fajniejsze wrażenia miałem. Czyli tak jak tutaj naprężenie miałem bardziej po tej takiej zewnętrznym konturze najszerszego, tak tutaj calutki najszerszy, po prostu. Od kręgosłupa praktycznie go czułem, aż przez łopatkę, aż na samą zewnętrzną krawędź. I to dla mnie wydaje się tutaj optymalnie chwyt. Troszeczkę trudniej było mi trzymać, co ciekawe, ale ta mobilność w waszych nadgarstkach, cóż, to już jest wasza sprawa. Jednak jeżeli zawiążecie sobie opaski do martwego ciągu, to wtedy ten podchwyt nie staje się taki straszny. Inna sprawa, że biceps też mniej pracuje, kiedy zawiążemy sobie paski. Następny chwyt to będzie na kciuk, ale od pierścienia. Pierścienie jest tutaj 81 cm. Czyli pierwszy chwyt był taki. Drugi chwyt jest taki. Trzeci chwyt, jaki tutaj polecam, no może być taki, chociaż wiecie co, spróbujmy sobie pół kciuka. Czyli biorę tą zmarszczkę i zrobimy taki testik. Powolutku, to jest testowe. Trzymam teraz. Więc najpierw był chwyt na mały palec, na podchwyt. I no, jak mówiłem, wrażenia były takie, no, takie równo rozłożone, ale powiedzmy pomiędzy najszersze łopatki, a co mam na myśli przez łopatki? Prawdopodobnie mięśnie takie jak podgrzebieniowy albo obły mniejszy. Tak, stożka rotacyjnego mięśnia jak najbardziej, które też się ćwiczą, kiedy ćwiczymy plecy. Czyli nie tylko rotacjami ćwiczymy rotatory. Właśnie jak ćwiczymy wiosłowania, power race też są rozwijane. Z drugiej strony niezbyt dobrze rozwija się ich funkcja rotacji. Nie jest od dzisiaj, no nie wiem, no nie jest tajemnicą w ogóle w środowisku wyciskaczy. Fakt, że czym lepsze wiosłowanie ktoś ma, tym ma lepsze wyciskanie. I nie bierze się stąd, że najszerszy grzbietu jest silniejszy. No, do jakiegoś stopnia tak. Ale o wiele więcej, moim zdaniem, tutaj ma znaczenie to, że najszerszy grzbietu razem z tylnym naramiennym i razem z mięśniami stożka rotacyjnego jest tutaj angażowany. Po prostu kiedy wydłużam ramię do przodu i ściągam, to też wydłużam mięsień podgrzebieniowy. On nie tylko rotuje kość, on też ma inne funkcje. Tak samo biceps nie tylko robi supinację, przecież on jeszcze robi uginanie w łokciu, robi uginanie w barku też, prawda? Mięśnie są wielostawowe czasem są nawet jednostawowe, ale wielofunkcyjne. Czyli na przykład ramienno-promieniowy nie tylko ugina ramię, ale jeżeli ustawimy ramię w ten sposób, to doprowadzi nam do młotkowego chwytu. Jeżeli ustawimy ramię w ten sposób, to znowu do młotkowego doprowadzi. Czyli czasem robi pronację, czasem robi supinację, czasem robi uginanie łokcia. Także pomyślmy sobie troszeczkę w kontekście wyciskania leżąc, czy w ogóle wszelkich ćwiczeń, gdzie stożek rotacyjny jest potrzebny. Wiosłowanie poprawi twoje zdrowie barków, poprawić twoje wyciskanie, dlatego że pracują inne mięśnie. Także jak mówię, że łopatki mi pracują, to oznacza mięśnie rotatory w tym momencie. Nie oznacza to mięśnia podłopatkowego w tym momencie, bo to raczej przy wciąganiu drążka. I raczej nie oznacza to mięśnia nadgrzebieniowego, bo to raczej przy ćwiczeniach typu Kimura Race głównie, tak? Albo nawet Farmer Walk. Tak przy okazji można stożek rotacyjny ćwiczyć innymi ćwiczeniami, dlatego przez dekady na przykład ludzie nie robili rotacji, a mieli jednak dobrze wyrobione wyciskania, albo barki im się nie rozleciały, póki robili właśnie jakieś wysuwania. Także osoby, które są leniwe w trójboju siłowym i chcą tylko martwy ciąg, przysiad i wyciskanie robić, powinny też robić wiosłowanie i podciąganie na drążku. No i coś. Zagadki. Tak? Ostatnio widziałem, czemu inni ludzie wyciskali tyle lat, nic im się nie działo, mhm.
A teraz wprowadzają już jakieś wymyślne ćwiczenia. Tak, ale zapomnieli o podstawach, zapomnieli o wiosłowaniu. No, wiosłowanie, jeżeli bym miał jedno ćwiczenie wybrać na plecy, to było to wiosłowanie. I to na spoiler trzeba dać. Bo jeżeli robisz tylko wiosłowanie, to będzie to się przenosiło na podciąganie na drążku, będzie się przenosiło na martwe ciągi, na zdrowie barków też się będzie przenosiło. I na spoiler też można dać ten wykład o tylnych barkach troszkę, nie? No trzeba było coś takiego zespoilerować, żeby ludzie na poważnie wzięli ten materiał, bo wiosłowanie to nie jest jakiś głupi dodatek. To jest kwintesencja treningu tak naprawdę. Ja jakbym miał wybierać martwy ciąg czy wiosłowanie, zawsze wiosłowanie bym wybrał. Autentycznie, bo i tak martwy ciąg będzie poprawiony od tego. Tylko, czy to wiosłowanie powinno być pedantyczne, lekkie, to już materiał na następny odcinek. Dzisiaj chciałbym teraz jeszcze wrócić do tego czucia mięśni przy różnych chwytach. Czyli tutaj miałem właśnie czucie, co pomiędzy tylnym barkiem, łopatkami, czyli naszymi rotatorami oraz najszerszym. Czyli gdybym chciał teraz po prostu poprawić wyciskanie leżąc, właśnie wiosłowałbym szeroko. Szeroko wiosłując. Jeżeli chcę z kolei bardziej zaangażować najszerszy grzbietu, no tutaj akurat lepiej mi się sprawdziło na tym chwycie. Czyli tutaj te rotatory bardziej czułem, tylne barki i tak równomiernie najszerszy. Tutaj bardzo dobrze najszerszy ze wszystkich stron możliwych. Tutaj już, no powiedzmy najszerszy, ale mniej. On już był bardziej po tej wewnętrznej takiej stronie, bez takiej zewnętrznej. Teraz gdybym chwycił wężej, zobaczmy co się stanie. Teraz takie powolne tempo oraz pauza weryfikują wszystko. Tak w ogóle o tempie teraz nagrywam materiał, który być może w ciągu tygodnia już zmontuję. I tempo jest naprawdę fajną rzeczą, tylko zupełnie niezrozumiałą. I to nie chodzi o to, że masz zapisać 4.0x0 czy coś. Nie, nie. To jest o wiele, wiele fajniejsza rzecz niż po prostu jakaś tam dodatkowa zmienna treningowa. To jest coś, co jest elementem techniki. I teraz, co przy tym chwycie czułem? Sam dół najszerszego czułem.